Bardzo dziękuję za tak miłe i zobowiązujące powitanie i przedstawienie mojej skromnej osoby. Ja się bardzo cieszę z tego zaproszenia i że jestem w Państwa gronie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że to jest początek dłuższej przygody i deklaruję, że chętnie będę uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, w tych seminariach. Forma mi się bardzo podoba i tematyka również mi się podoba. Jedna tylko korekta, ta książka angielska dawnej rozprawy habilitacyjnej ukazała się rok temu w języku angielskim. Ja może nie w tym momencie nie będę tutaj wypowiadał się o wydawnictwie, które wydało to na inną rozmowę na temat właśnie pewnej współpracy trudnej z wydawnictwami zagranicznymi, ale to nie w tym momencie. Proszę Państwa, pan doktor Nowak proponował mi w pierwszym naszej takim wymianie korespondencji mailowej trochę inny temat, szerszy temat związany z grupami heretyckimi, ich nazwami. Ja na tak myślałem przez chwilę, żeby się skusić i podjąć taką refleksję na temat tworzenia, funkcjonowania, znaczeń tych różnych pojęć łacińskich, jakie były nadawane różnym ruchom heterodoksji religijnej, bo one są naprawdę ciekawe i są opracowane. Ja tak za jakiś czas właśnie próbuję się im przyglądać, więc mam nadzieję, że w przyszłości nie odmówię, jeżeli będzie taka propozycja, aby przyjrzeć się temu, jak pewne właśnie nazwy pojawiają się, kto je tworzy i jak się zmienia semantyka tych pojęć. Natomiast pan doktor się zgodził, żebym ja w dniu dzisiejszym wygłosił właśnie ten referat wprowadzający, jak to rozumiem, do tematu związanego z badaniami, które prowadziłem w ostatnich latach, a których zwieńczeniem była książka o Beginkach Świdnickich wraz z edycją łacińsko-polską, którą zrealizowałem wspólnie z moimi przyjaciółmi, ojcem Tomaszem Gałuszką, Adamem Poznańskim. Dobra wiadomość jest taka, że ta książka przepracowana z nowymi elementami ukaże się w roku przyszłym w wydawnictwie brytyjskim Boyle & Brewer. Mam nadzieję, że też pozwoli te nasze badania i to ciekawe źródło, wyjątkowe źródło udostępnić dużo szerzej mediewistyce światowej. Ten temat, który zaproponowałem, on jest prowokacyjny, jest pewnym skrótem myślowym, ale mam nadzieję, że w dyskusji będę mógł pewne wątki jeszcze czy rozwinąć od świętych dziewic do religii dewiantek. Powiem Państwu szczerze, że z problemem Beginek tak na poważnie, to ja zetknąłem się dopiero niedawno temu, tak naprawdę pracując właśnie nad książką o Beginkach Świdnickich, w oparciu o protokół przesłuchań, które miały miejsce we wrześniu roku 1332. Natomiast wcześniej moja wiedza była taka podstawowa, powiem szczerze, zupełnie szczerze, bijąc się w moje piersi, może nie słychać, ale powinno się uderzyć, dlatego że z moich częstych wizyt w Belgii czy w Holandii, bo nie wiem, czy pani Ania Adamska jest moja przyjaciółka, moi znajomi prowadzali mnie po beginarzach i moje pojęcie o beginkach wiązało się z beginarzami, czyli takimi właśnie wyodrębnionymi, najczęściej większymi, mniejszymi dzielnicami, z malutkimi domkami, ogródkami, gdzie te beginki od średniowiecza sobie mieszkały, nieraz bardzo długo, bo to ostatnie beginki belgijskie chociażby, to jeszcze w latach 70. to już inna formacja zupełnie od tych beginek średniowiecznych, ale jednak one tam dalej jeszcze mieszkają. Taką wizję miałem. No dobrze, w takim razie, proszę Państwa, ja wywołany przez pana doktora i chyba nie wiedział, o czym ja będę tak dokładnie mówił, tak zakładam. Natomiast ja postaram się wyjść od tych studiów nad Beginkami Świdnickimi, od projektu, który został zrealizowany, zwieńczony książką, której okładkę teraz Państwo widzą. I pisząc projekt do NCN-u, zakładaliśmy właśnie wspólnie, że przede wszystkim chcemy przygotować krytyczną edycję protokołu przesłuchań w sprawie życia i obyczajów tych właśnie Moniales Capuciate z roku 1332, po prostu wydać krytycznie te przesłuchania z rękopisu z Biblioteki Watykańskiej o numerze, o sygnaturze Watykana Latina 13119A. Natomiast przy okazji przyjrzeć się pochodzeniu, tożsamości, organizacji tej wspólnoty Beginek Świdnickich, a już tak szczegółowo, to się wiąże też z tematyką dzisiejszego wystąpienia, właśnie spróbować zrozumieć, wyjaśnić pochodzenie tej wspólnoty i znaczenie takich pojęć, chociażby właśnie jak te dwa stwierdzenia Moniales Capuciate czy Unio Filiarum Udilindis. We wcześniejszych pracach one gdzieś tam funkcjonowały, natomiast zwykle były pomijane i w tych pracach, które powstawały polskich czy zagranicznych, nie za bardzo, nawet jak ktoś zdawał sobie sprawę, że jest to ciekawe, kto to jest ta Udelinda, jak profesor Wyrozumski zauważy, jest taka ciekawa postać, ale nikt nie próbował się z tym jakoś zmierzyć. Ja nie będę Państwu opowiadał, bo myślę, że widząc też skład na dzisiejszym spotkaniu, widzę wiele osób, które znają te badania i książkę, także tylko tytułem wprowadzenia. Źródło jest samo w sobie kapitalne. Ja dostałem wczoraj dosłownie wprowadzenie do tej wersji angielskiej naszej książki od Roberta Lernera,
który no, podkreślił znaczenie tego właśnie, tego źródła, które jest naprawdę wyjątkowe dla badania tak przez dziurkę od klucza, w sposobu funkcjonowania, obyczajów, praktyk religijnych, ale także zarobkowania, takiego codziennego życia tej niewielkiej grupy kobiet, które funkcjonowały, nie wiem dokładnie w którym miejscu świetnicy, natomiast no, od co najmniej 40 lat prowadziły to życie związane pewnie z franciszkanami, bardziej z dominikanami, realizując ten ideał Vita Apostolica. Więc mamy ten protokół typowo inkwizycyjny, jest to element dokumentacji inkwizycyjnej, liber depositionum, bo to jest tylko tak naprawdę zapis przesłuchań. Nie mamy drugiej części, która zwykle była związana z procesem, czyli nie mamy księgi wyroków, nie znamy wyroków, możemy domyślać się, wiemy kto prowadził, Jan Schenkenfeldu, drugi papieski inkwizytor dla diecezji wrocławskiej i lubuskiej, zarazem lektor konwentu świednickiego dominikańskiego, a także, jak tutaj ostatnie badania kolegi Krzysztofa Kaczmarka czy Tomka Gałuszki pokazały, no, jedna z czołowych postaci tego czasu polskiej prowincji dominikańskiej, osoba zaangażowana, wpływowa, blisko współpracująca z biskupem wrocławskim Nankerem. Mamy Trybunał Inkwizycyjny, Schwenkenfeld nie był sam, ten Trybunał liczył sobie w sumie razem z nim 10 osób i przed tym Trybunałem w ciągu tych 5 dni zeznania złożyło 16 kobiet, z czego 5 byłych biegunek, które w tym protokole występują jako testes i 5 członki tej świednickiej wspólnoty, które występują, tak są opisywane, jako właśnie kapucjate. 4 siostry pozwane, i to są siostry starsze, te seniores, mamy zapis, że no, są, były pozwane, natomiast albo się nie pojawiły, albo odmówili złożenia zeznań, nie wiemy z jakich powodów tych zeznań w tym protokole nie ma. Wiemy o tym, w jaki sposób pracował inkwizytor, że miał interrogatorium, które w dużej mierze opierało się na konstytucjach soboru z Wien, dwóch podstawowych, cum de quibus da mulieribus ad nostrum, regulujących różne kwestie organizacyjne, dyscyplinarne, ale także doktrynalne związane z podejrzeniami, że właśnie beginki, a także begardzi głoszą poglądy takie właśnie mistyczne, tak zwanej herezji wolnego ducha. O tym troszeczkę dalej jeszcze postaram się bardziej szczegółowo powiedzieć. Na pewno te przesłuchania były prowadzone w języku niemieckim, natomiast my otrzymaliśmy protokół oficjalny tych właśnie przesłuchań, przygotowany oczywiście w języku łacińskim, zgodnie z zasadami dla tego typu dokumentacji, w tak zwanym dyskursie inkwizycyjnym. To wersję ostateczną nadał temu protokołowi notariusz publiczny Mikołaj Spankowa, natomiast na pewno, tak jak w innych przypadkach, nad całym procesem przetwarzania, redagowania tego dokumentu czuwał sam inkwizytor Jan ze Schwenkenfeldu. Tak jak w większości tego typu źródeł, nie mamy, z wyjątkami, bo no, są wyjątki, ale generalnie pytania inkwizytora są pominięte, natomiast wypowiedzi osób przesłuchiwanych są zapisywane w trzeciej osobie liczby pojedynczej. To są różne zeznania, od takiego najskromniejszego, które liczy 2 artykuły, aż po najbardziej obszerne, które liczą sobie ponad 30, czy to najbardziej obszerne 41 artykułów wyodrębnionych z samego tekstu, ponumerowanych na marginesie lewym, więc to też pokazuje pewną technikę pracy inkwizytora. To może będę wnikał w kolejne szczegóły, natomiast pytanie, kim były świdnickie kapucjaty, bo to nas wprowadza w tematykę problemu nazwy, nazewnictwa, semantyki tych pojęć. W literaturze przedmiotu, przed tą naszą pracą, można było spotkać się z różnymi poglądami, sposobami patrzenia na tą wspólnotę świdnicką w oparciu o ten właśnie protokół. I z jednej strony były głosy mówiące, że tu mamy właśnie takie no właśnie beginki, czyli kobiety, które prowadzą takie quasi zakonne życie, mają swoje organizacje, regulacje, no oczywiście poza regułą zakonną, no taka właśnie nieformalna grupa pań, które chcą w swoim życiu naśladować życie apostołów. Druga opinia, taka przeważająca w tej literaturze, no to właśnie ta wspólnota beginek świdnickich, no, była związana bardzo mocno z sektą herezji wolnego ducha, która no, w centrum swoich poglądów stawiała pragnienie osiągnięcia stanu duchowej, no, przepraszam za literówkę, duchowej doskonałości. Po osiągnięciu tego stanu doskonałości wszelka posługa sakramentalna Kościoła, obyczaje, moralność traciły wszelkie znaczenie, miały już niczego się wolę tym sugerować. I tutaj zestawiłem parę osób, które właśnie tak w taki sposób patrzyły, łącznie z Jarosławem Szymańskim, proszę nie mylić z Józefem Szymańskim oczywiście, autorem dużej pracy doktorskiej na temat właśnie tych ruchów religijnych, heretyckich na Śląsku w XIII-XIV wieku. I trzecia, trochę mniej obecna interpretacja, kim były te świdnickie kapucjate,
No to właśnie Robert Lerner, o którym wspomniałem przed chwileczką, no, zwrócił uwagę na pewne takie, na takie dewiacyjne stosunki, pamiętając, że użyję tego pojęcia, w tej wspólnocie, na dominację starszych kobiet nad młodszymi, starsze to się znęcały, które wykorzystywały je, brały lepsze ubrania, lepsze pożywienie, więc takie dosyć no, w zamkniętej wspólnocie, no bo to była w sumie tak naprawdę zamknięta wspólnota, relacje z przemocą, z przymusem i pokazanie, jak ta wspólnota wewnątrz była zorganizowana, jak ona funkcjonowała. No i teraz przejdźmy do tych pojęć, które pojawiają się w tym protokole, bo my tam spotykamy się tak naprawdę z 5 różnymi określeniami, nazwami wobec tej właśnie malutkiej grupy, dosyć małej grupy no, właśnie kobiet, które chcą we własnym gronie realizować te właśnie ideały ewangeliczne. Mamy pojęcie beginy, ale od razu tu Państwu zostawiłem w tym miejscu te dwa fragmenty z edycji ojca Tomka Gałuszki, z wypowiedzi jednej z beginek, Małgorzaty, zwanej Piktych, my ją tłumaczymy jako hafciarkę, bo wiemy, że ta wspólnota zajmowała się, zarabiała na życie produkcją tkacką. I to są jedyne dwa artykuły, gdzie to pojęcie beginy się pojawi. To jest pewna zagadka, dlaczego tak rzadko mamy właśnie w tym protokole pojęcie, które wydaje nam się no, najbardziej właściwe, wydawałoby się najbardziej właściwe, najpowszechniej stosowane, a tutaj mamy tylko dwa razy pojęcie beginek. Natomiast dużo częściej, tak naprawdę konsekwentnie w protokole z zapisu zeznań mamy pojęcie kapucjate, ewentualnie moniales kapucjate. My tłumacząc to moniales kapucjate, o tym teraz troszeczkę trochę szerzej, no też mieliśmy dyskusję, pamiętam jak na pracowni Zakładu Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN w Warszawie, no też dyskusję, jak to tłumaczyć, to zakonnice w kapturach, no nie były to zakonnice formalne, no, nie należało do żadnej reguły zakonnej, siostry w kapturach, takie pojęcie, takie tłumaczenie polskie przyjęliśmy, no, w wersji angielskiej będzie called sisters, to też miało być nuns, ale jednak to nuns określa klauzulowe zakonnice, więc lepiej trzymać tego statusu tych pań, stąd też taka propozycja. Ale mamy także pojęcie sorores, bo te panie sobie wzajemnie mówiły właśnie per siostro czy siostry. I to jest ewidentnie przekład z niemieckiego Schwestrionen. No i mamy to pojęcie najbardziej zagadkowe, które no, nam się udało rozwiązać, o tym też za chwileczkę powiem szerzej. Córki owej Udlindy. Któż to była ta Udlinda? Natomiast zwracam uwagę, że to pojęcie beginek tutaj praktycznie nie występowało z tymi dwoma wyjątkami, które przed chwileczką Państwu pokazałem. W tymże protokole przesłuchań prowadzonych przez Jana Schoenfelda w 1332 roku, no właśnie, każda z tych członki tej wspólnoty, tuż po jej imieniu, przydomku, jest właśnie nazwa kapucjata. I to kapucjate, moniales kapucjate występuje, już nie pamiętam, ale to jest kilkadziesiąt razy w całym tekście. Także no, niewątpliwie wiąże się ze sposobem, jak te panie, kobiety na siebie patrzyły, w jaki sposób chciały być postrzegane i opisywane. Niewątpliwie ta nazwa wiąże się właśnie z ubiorem beginek opisywanym w różnych dokumentach, w statutach synodalnych niemieckich, ale także innych habitus beginarum, potem także w tych konstytucjach soboru. Tym elementem charakterystycznym tego właśnie ubioru był szeroki kaptur. Tutaj to kapucjum typowe dla zakonów mendykanckich, no też w jakimś sensie zostało przejęte przez te nieformalne grupy beginek. Co ciekawe, po opublikowaniu w Konstytucji Soboru Wien, w których nakazano formalnie likwidację status beginaru, no to jest ciekawa kwestia, bo mamy badania pokazujące, że te beginki pojawiły się później, na etapie redagowania samej kodyfikacji Soboru Wien, czyli 5 lat po samym Soborze i one były niejako dokoptowane, dołączone do begardów, czyli niejako podzieliły takim gremio los potępionych begardów, tych wędrujących, tych żebrzących. No i no, tak samo były potraktowane, miały być no, właśnie skazane na zamknięcie, na likwidację. I jako efekt tego wprowadzania w życie Konstytucji Soboru Wien, no mamy to zjawisko, które da się obserwować, porzucania przez grupy beginek no samej nazwy. One już nie chcą być nazwane beginkami, przybierają sobie inne nazwy, tak żeby uniknąć tych prześladowań, bo nazwa beginka, beginki jest kojarzona z herezją, jest kojarzona z kościelną ekskomuniką, z potępieniem, no i konkretnie z tymi właśnie regulacjami Soboru w Wien.
I fragment, który no, dużo mówi o tym, co się dzieje, jakie są efekty tego Soboru Wien, jak ta nazwa jest, no, stara się, te wspólnoty pobożnych kobiet starają się uniknąć bycia kojarzonym z beginkami, unikania tego związku. To jest fragment traktatu De Beginibus wydanego przez Dullingera, no, że właśnie no, nie chcą być nazywane, no, skoro nie mogą być beginkami, tak? Nie chcą być nazywane beginkami, no to w takim razie wolą być nazywane siostrami. To pojęcie właśnie siostry, czy zwykle po niemiecku, a także w tych dokumentach łacińskich jest coraz szerzej przyjmowane. Także w przypadku tych sióstr, tych beginek świdnickich, ono funkcjonuje, one do siebie, jak mówię, zwracają się per siostra, tam jest matka przełożona, magistra, no, tak jest określane, więc ta relacja między tą przełożoną matką tej wspólnoty, mistrzynią, a poszczególnymi członkinami, tak jest określana w takim rodzinnym dyskursie. Kolejny termin, który był dla nas największą zagadką, to właśnie pojęcie córek Udlindy i pytanie, kim była ta Udlinda. Myśmy mieli różne pomysły i powiem Państwu zupełnie szczerze, że gdyby nie pomoc przyjaciółek, Susan Folkert z Holandii i Letty Beringer z Kolonii, już nie chcę Państwu tutaj opowiadać, to kiedyś może w jakimś pamiętniku opiszę, w jaki sposób pewne rzeczy udaje się odnaleźć. Pewnie Państwo mają swoje doświadczenia w tym zakresie. No ale właśnie niemalże już pod koniec pracy nad samą książką udało się nam znaleźć wspólnotę beginek, która istniała, powstała pod koniec wieku XIII w Kolonii. To taka ciekawa wspólnota, to też czytając, zgłębiając wiedzę o tym, bo Kolonia była takim no, głównym centrum ruchu beginek. W XIII wieku mamy informację Mateusza z Paryża, który mówi o tych tysiącach beginek, które są no, po prostu widoczne na ulicach miasta. Natomiast te beginki, które powstają i są związane z tą właśnie Odelindą, to jest grupa nowa, to są panie, które przybywają spoza Kolonii, to nie są córki, żony bogatych rodzin kolońskich, to są właśnie te panie z zewnątrz, po pierwsze, a po drugie, one są naprawdę ubogie, one w odróżnieniu od tych dobrze uposażonych, zabezpieczonych materialnie miejscowych, autochtonicznych, bym mówił tego pojęcia beginek, no są właśnie nowo przybyłymi i to naprawdę tak są określane jako właśnie te ubogie beginki. Więc tutaj zagadka pewna, którą tutaj Państwu zostawiłem, tych dwóch z trzech zeznań, gdzie jest ta nazwa, gdzie same te właśnie zeznające beginki świdnickie, one nie wiedziały. No, w tym jednym zeznaniu Ludgardy z Lipska jest informacja, że to była dobra siostra, tak, która prowadziła innych do Boga, natomiast żadna z nich nie potrafi nic więcej o tej właśnie, o tej Udlindzie powiedzieć. Także no, dzięki współpracy z osobami no, właśnie wymienionymi, no, szybka wymiana tutaj dokumentów, skanów różnych publikacji i identyfikacja, która no, w recenzji pokazuje, że przebiła się, że została nasza argumentacja uznana za przekonywającą, iż to właśnie ta nazwa pochodzi nie od Ili z Liesz, czy od świętej Odylii, tylko właśnie od tej Odelindy z Pyrzyc, która w roku 1291 zakupiła część domu przy Marcelenstrasse w Kolonii, tuż obok klasztoru dominikańskiego świętego Andrzeja, gdzie właśnie ten osobiście dominikanie miejscowi sprawowali opiekę duszpasterską nad tą wspólnotą i też taka przy okazji taka informacja, że ta wspólnota faktycznie miała, no w tym momencie mogę Państwu powiedzieć, że mamy trzy inne miasta w Niemczech, to jest Augsburg między innymi, gdzie te wspólnoty też tak się nazywały. To były siostry, to były córki Odelindy, taką nazwę te beginki też tam posiadały. Nazwa no, tej założycielki tej wspólnoty przetrwała nad samym nazwie tego domu beginek w Kolonii, tych ubogich beginek. W XVI wieku jeszcze ta wspólnota istniała i określała się jako Fair Oden, no właśnie od tejże Odelindy. Kiedy mówimy o beginkach, no tutaj ja pamiętam też, mogę Państwu tak troszeczkę anegdotycznie powiedzieć, jak z ojcem Tomaszem, moim przyjacielem serdecznym, no, dyskutowaliśmy, jak dać tytuł tej naszej książce, więc Tomek się upierał właśnie, żeby jednak dać jako główny tytuł córki Odelindy. Ja mówię, no nie, no to były jednak beginki, no dajmy jednak proces beginek. No, teraz trochę tak krakowskim targiem, w wersji angielskiej będzie jedno i drugie, czyli będzie The Daughters of Odelind jako główny tytuł tej naszej publikacji. Natomiast nie ma wątpliwości żadnych, że ta nazwa, po pierwsze tej dużej wspólnoty międzynarodowej, której centrum było w Kolonii, czyli właśnie ta o tej małej grupy założonej przez Odelindę, która potem
krótkim czasie, to jest niesamowita, niesamowity proces transmisji, dociera do różnych, na różne tereny, i do Pragi, i do Wrocławia, i właśnie i do Świdnicy, do Augsburga. No to jest nazwa tej dużej wspólnoty beginek, o takim charakterze, o pewnym charyzmacie i taką nazwą się posługujących. Natomiast w sensie tym szerszym to są beginki, które, mówię, to jest niewielka grupa, 12, około 12 kobiet, tak jak się liczy tę wschodnią begińską, gdzie jest przełożona, znamy pierwszą, znamy jej następczynię, wiemy, z czego siostry się utrzymywały. No, znamy też te relacje istniejące między właśnie z tymi starszymi, a młodszymi siostrami, na co zwrócił uwagę kapitalnie Robert Lerner w swojej książce, która w roku przyszłym będzie miała już 50 lat od momentu pierwszej publikacji. Ja bym zostawiam, jak Państwo byli w Świdnicy, no pewnie ja byłem zszokowany, że wiedziałem, że Świdnica była spustoszona, zniszczona bardzo mocno podczas II wojny światowej, natomiast to zestawienie tej części Kościół Franciszkański, to w tym górnym zdjęciu obraz Świdnicy z katedry świdnickiej z końca wieku XVII, widać właśnie mury miejskie, za murami miejskimi kościół klasztorów franciszkanów i potem rząd kamienic przy Platea Monialim, czyli przy ulicy właśnie Siostrzanej. Ta ulica dalej została Siostrzana, ale ona wygląda, no tak, chciałbym Państwu pokazać, tak jak widać poniżej na tym zdjęciu, więc no, nic nie przetrwało z tej zabudowy średniowiecznej. Nie chciałbym w tym momencie opowiadać Państwu szczegółowo, bo tak patrzę z niepokojem na czas, że chcę jeszcze inne zagadnienia poruszyć, a już czasu mam mało. Natomiast ten protokół w sposób znakomity pokazuje religijność, praktyki estetyczne tej małej wspólnoty beginek, związanej z tą większą formacją międzynarodową, tą organizacją zwaną właśnie córkami Odelindy. No to jest samograj po prostu. Tu myślę, że jeszcze sporo tekstów różnego typu większych, mniejszych powstanie o to źródło. Bo faktycznie te wypowiedzi tych byłych sióstr, czy tych, które dalej były w momencie przesłuchania w klasztorze, pokazuje, że one miały świadomość, że są taką wspólnotą nieformalną, która nie ma prawoty kościoła, natomiast były przekonane zarazem, że ich model życia jest najlepszy, że one dużo lepiej realizują te ewangeliczne wzorce niż duchowieństwo świeckie, zakon, tam są takie przycinki do dominikanów między innymi. No i to też takie przekonanie, no, pań, które to jest dyskusja w jakim zakresie. Znaczy nie ma dyskusja, może być dyskusja, natomiast nie mamy takich mocnych przesłanek co do ich piśmienności, czyli ich kompetencji piśmiennych, no ale przekonano o tym, że w tej wspólnocie, no, żyjąc i przestrzegając tych zasad, tych statutów, które tam są określane i narzucane przez mistrzynię, no, można osiągnąć właśnie niebo, można uniknąć kar czystowych. Ten motyw powraca w kilku przynajmniej tych zeznaniach i jest bardzo ważnym z punktu widzenia rekrutacji i popularności tej wspólnoty. No i jeszcze kończąc ten wątek, proszę Państwa, to takie pytanie do Państwa i no, nie wiem, to już też żyję, tutaj pamiętam naszą rozmowę z kolegą Włodkiem, z jego między innymi z jego małżonką, kiedyś w Rzeczy Jagiellońskiej, no co zrobić z takim fragmentem? No to jest przekład ewidentnie z niemieckiego na łacinę. No nam się nie udało do dziś dnia, mimo różnego typu apeli, wykorzystania różnych kanałów komunikacyjnych, no, rozwiązać w sposób zadowalający, cóż to jest ta Eternitas Arietina, ta barania wieczność, cóż ta Gertruda, starsza siostra pochodząca ze Świdnicy de Civitate, cóż takiego ona nosiła, więc to słownik łaciny podaje miejsce jako niejasne, dalej jest dla nas niejasne, mamy różne propozycje, sugestie, ale żadna z nich nie jest do tej pory w sposób satysfakcjonujący wyjaśniona. To jest takie wprowadzenie długie, ale pokazujące pewien problem tych nazw, które funkcjonują, które są nieraz bardzo płynne i o tym warto pamiętać, że to pojęcie beginek w różnych zapisach, one ewoluuje, ono się zmienia i faktycznie teraz spróbuję szybciutko w miarę dostępnego czasu, jak patrzę na zegarek 15 minut, to jest taki jakiś ekskurs, jak to pojęcie powstaje i w jaki sposób się rozwija. Proszę Państwa, to jest fragment, który jest kapitalnym fragmentem z punktu widzenia refleksji, jak powstają nazwy. To jest Jakub z Witwi, żywot wzorcowy, żywot Marii z Onie, zwanej pierwszą beginką, chociaż pojęcie beginka tutaj nie funkcjonuje, w ogóle tego nie ma. Tutaj to jest tekst 1215 roku. Jakub, który był zafascynowany osobowością, pobożnością Marii z Onie,
zabiegał właśnie o protekcję władz kościelnych, pojechał w tym celu zresztą na spotkanie z papieżem Honoriuszem III, aby uzyskać taką opiekę papiestwa nad tymi pobożnymi kobietami. Natomiast ten tekst, ja w takim moim niezdarnym tłumaczeniu, także proszę wybaczyć, to jest takie moje tłumaczenie, jeszcze nieoficjalnie do wydania absolutnie, pozwolę sobie fragment odczytać, żeby uświadomić się, jak z Witry, który broni Marizonie i tych innych państw, starał się wyjaśnić, skąd się biorą pewne kalumnie, inwektywy, zarzuty wobec tych właśnie pobożnie żyjących kobiet. Pojawiały się i on oczywiście był ich świadomy. Pisze do biskupa Tuluzy Fulka, który był dwa razy w diecezji Liège i tam właśnie spotkał się z tymi paniami, więc do niego też w prologu ten tekst dedykował. Widziałeś i podziwiałeś, a zarazem protestowałeś przeciwko pewnym sprośnym ludziom, wrogim wszelkiej religijności, którzy złośliwie zniesławiali życie religijne tych kobiet, jak wściekłe psy ujadali przeciwko obyczajom, które przeciwstawiały się ich własnym. I kiedy nie mogli bardziej im zaszkodzić, wymyślili przeciwko nim nowe nazwy, podobnie jak Żydzi nazwali Jezusa Samarytaninem, a chrześcijanie Galilejczykami. Nie sposób się dziwić. Mężowie pogrążeni w ciemnościach i złośliwości wyśmiewają się z prostoty niewinnych, gardząc życiem w czystości wśród pijatych i uczt pomiędzy stanem upojenia alkoholowego a kacem. I jeszcze z końca taki fragmencik. Kobiety znosiły te potwarze z cudowną cierpliwością, przypominając sobie słowa Ewangelii. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. A sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i ja was prześladować będę. Myślę, że to sporo właśnie pokazuje, mówi o tym pierwszym zderzeniu tej nowego modelu pobożności kobiecej, która nie mieściła się w formułach proponowanych paniom w tych czasach. Kobiety, które nie chciały wstępować do klasztorów, nie chciały podlegać żadnej regule, chciały właśnie we własnych grupach, czy też często indywidualnie realizować to przesłanie ewangeliczne związane z dążeniem do doskonałości duchowej. Teraz króciutko, tu nie będę może rozpisywał się, to jest to, co te pojęcia beginki, begardów, które znajdują się w tomie pierwszym słownika łaciński w Polsce, czyli mamy właśnie wyjaśnienie tego pojęcia beginę, no, rzekomi zakonnicy lub zakonnice, na poniżej jeszcze beginus, świętoszek, zawobonnik. Tutaj tych przykładów nie ma za dużo, natomiast no, one pokazują, jak to pojęcie funkcjonuje. No, jest raczej pojęcie, znaczy na pewno nie przypuszczalnie jest pojęciem no, jednak no, negatywnym, związanym z patrzeniem na beginki, begardów. To są teksty w większości z wieku XV. No właśnie na tych, którzy podszywają się pod stan zakonny, tych, którzy no, są hipokrytami religijnymi, zabobonnikami. To ma swoje także uzasadnienie, że zdążę też pokażę, w tym, co zaszło w optyce patrzenia na te nieformalne grupy świeckich, które chcą żyć na wzór zakonów, chcą żyć według swoich zasad, ale no, nie podlegają żadnej regule to, co zaszły, te procesy, które zaszły pod koniec wieku XIII, wieku XIV w Europie Zachodniej. Z glosarium Dikanża no też tego nie będę analizował, ale tam ta pierwsza kolumna, jak dobrze pamiętam, jest niemal w całości poświęcona przykładom pokazującym, że ci beginki, begardzi w różnych innych odmianach, to są przede wszystkim heretycy, ci, którzy głoszą błędy, ci, którzy są potrzebni przez Kościół, no, łącznie z tym soborem Wien. I no, takie skojarzenia są bardzo mocno też wsparte cytatami z różnego typu tekstów źródłowych, średniowiecznych i tych nowożytnych, zwłaszcza z teografii kościelnych. Zestawiając inne znaczenia, też z tego właśnie słownika glosarium Dikanża, no mamy no właśnie to, co powiedziałem, beginki, begardzi, no to przede wszystkim heretycy, heretyczki, ale także żebracy, ci, którzy tam biegają po ulicach, placach, noszą taki podarty jakiś ubiór podobny do habitów, no i właśnie starają się dyskutować o tajemnicach Pisma Świętego. Ale beginki, begardzi to także tercjarze, tercjarki franciszkańscy lub dominikańscy. To takie porównanie beginek czy begardów, tutaj mamy taki jungtim do zwolenników fraticelli, tych właśnie franciszkanów, spirituałów z południowej Francji, prześladowanych, o czym Bernard Guy pisze w swoim podręczniku, a także w swoich protokołach no, widać, jak się z nimi rozprawia. Ale to są także religijni hipokryci, przykład kazania Roberta z Sorbony, lub też waldensi, czy do tej grupy heretyckiej, która była szczególnie zwalczana. Znakomitą pracą, która ukazała się w 2014 roku, Labels and Libels, Naming Beggings in Northern Medieval Europe, no, bez niestety przykładów z naszej części Europy, czyli to Europy Środkowo-Wschodniej, tak to określmy,
Książka, która zawiera kapitalny tekst Waltera Simonsa na temat właśnie pochodzenia i funkcjonowania tych terminów używanych na określenie beginek w wieku XIII. Odsyłam, bo tutaj nie chcę go streszczać absolutnie, nie jest moim zamiarem, natomiast to, jak Państwo pewnie też świetnie wiedzą, pojęcie beginka, nawet jak ostatnio sobie zajrzałem do artykułu Beginki, Begardzi z tomu pierwszego Encyklopedii Katolickiej, artykuł niezłego, napisanego przez moją mistrzynię, siostrę Urszulę Borkowską, no też ta dyskusja jest wokół pojęcia i pochodzenia, skąd to się wzięła ta begina. Więc są różne pomysły, że to może od świętej Begi, no, córki Pepina z Landen, majordoma Austrazji. To też taka ciekawostka, że grupa beginek z Lier no, faktycznie uznała to świętą Begę za swoją założycielkę. Nawet jak tam fundowały rzeźbę, też nazwały właśnie tą Sancta Bega jako fundactris nostra. Od Lamberta Lebec, kaznodzieje, kapłana z Lierz, no, który tworzył i inspirował wspólnoty świeckie, czytające Pismo Święte i starające się żyć zgodnie z tym Pismem Świętym. Jest propozycja XIII-wieczna międzynarodników kolońskich, że to właśnie od Katarów, Albigensis, to ten środkowy człon miał być właśnie zdaniem autorów tych roczników przejęty i służyć do określenia tych właśnie kobiet, które no właśnie coś z herezją miały wspólnego. Natomiast od lat 70. tu nie ulega żadnej wątpliwości, pojęcie beginka, begina ta łacińska pochodzi od rdzenia z indoeuropejskiego beg, po francusku begaje, po niderlandzku popalen średniowiecznym niderlandzkim, co oznacza mamrotać, odmawiać, no klepać, tak? Modlitwy zdrowaśki czy inne modlitwy, czy takie właśnie negatywne pojęcie pokazujące sposób, pewną formę religijną odmawiania modlitw. Patrząc na te najstarsze teksty opisujące życie, czy to teksty hagiograficzne, czy to kronikarskie, potem kaznodziejskie, no widać różne pojęcia, które były wprowadzane na określenie tych właśnie niesformalizowanych wspólnot pań żyjących zgodnie z Ewangelią, naśladujących nagiego Chrystusa nagimi. No, to może brzmi, ale niech tak zostanie. Więc tam nie ma beginek. Tam mamy mulieris religiose, virgines Christi, virgines sancte, pauperes virgines, virgines penitentiarii i jeszcze kilka innych by się pojęć tu dało zmieścić. Natomiast samo pojęcie beginka pojawia się po raz pierwszy dopiero gdzieś pod koniec lat 20. wieku XIII, a rozpowszechnia się dekadę później. I czytając, no, wracam znowu do tego tekstu Jakuba z Witry, Żywota Marii z Onie, no tutaj widać to znany i cytowany bardzo często prolog do tego żywota, który pokazuje pełen tutaj podziwu i zachwytu sposób życia tych właśnie licznych świętych dziewic służących Bogu, opisujących w jaki sposób żyją, no właśnie w ubóstwie, w pokorze. I na podstawie tego prologu można było właśnie scharakteryzować nie tylko samą Marię z Onie, tą pierwszą tak zwaną beginkę, ale właśnie całą grupę tych pobożnych pań, które żyły w Brabancji czy we Flandrii pod koniec wieku XII czy na początku wieku XIII. Te pierwsze teksty generalnie są bardzo pozytywne, tak jak tutaj Cezary z Heisterbach, opisujący te właśnie pobożne kobiety, które żyją wśród świeckich, noszą świecki ubiór, a mimo to w miłości do Boga przewyższają inne wspólnoty zakonne, prowadzą życie eremickie wśród tłumów, ludzi, duchowe, wśród ziemskiego otoczenia, dziewicze wśród tych, którzy szukają przyjemności z dialogu z Miraculorum. Jedna ciekawa rzecz, jeden ciekawy przykład, którym się ostatnio zajmuję intensywnie, który też w książce się pojawił, mało znany chyba u nas, to jest żywot Dulceliny z Digne, siostry lepiej znanego Hugona z Digne, błogosławionego, takiego przedstawiciela tego nurtu wiernego literalnie regule świętego Franciszka i testamentowi świętego Franciszka, założycielce pierwszych wspólnot beginek w Prowansji, które się określały jako panie z Robo. Ten żywot powstał w języku prowansalskim średniowiecznym pod koniec wieku XIII. Następczynia Dulceliny napisała taki właśnie tekst z myślą o siostrach beginkach, które w tych wspólnotach w Jery i w Marsylii w tym czasie jeszcze nie znały osobiście Dulceliny. Kapitalny tekst pokazujący właśnie tę formację, ale coś ciekawe, proszę Państwa, to jest to, że Dulcelina z Digne, która miała różne propozycje, ona mogła wstąpić, pochodziła z bogatej, zamożnej rodziny, mogła wstąpić do każdego klasztoru, mogła wstąpić do, czy założyć sama klasztor klarysek, a wybrała życie beginek, chciała właśnie tę formę
aby być beginką, bo jak uważała, ten fragment, bo uważała, że Matka Boża ma pierwszą beginkę, ona chce naśladować Matkę Bożą i żyć tak jak Matka Boża. I tam w tym tekście w kilku miejscach no, jest pokazane, kim jest beginka. Jest takie znamienne słowa, które wygłasza do swoich właśnie tych córek duchowych, że beginka jest nie do śpiewania jak zakonnice, ale do płaczu. No to jest też ta ekscentryczna forma pobożności związana też ze spazmami, z ekstazą. Tutaj no, mam właśnie w tym żywocie cały szereg opisów stanów ekstatycznych, lewitacji, dulceliny i tych szlochów, jęków, płaczy, które wyrażała w sposób przeżywania męki Chrystusa, tej kontemplacji nad męką Chrystusa. Próbuję za szybciutko jakoś reasumować. Bardzo krótko, proszę Państwa, mówiąc o beginkach, to posługując się tym pojęciem, my mamy do czynienia z różnymi formami życia religijnego. To są kobiety często samotne, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, które żyją albo same jako rekluski przy klasztorach, albo w rodzinach utrzymywane przez rodziny. I to jest ta pierwsza faza niejako tej nowej formy kobiecej pobożności no, przy wieku XII-XIII. Mamy potem właśnie te grupy, które powstają, niewielkie grupy, tutaj żywoty różnych świętych, pobożnych dziewic z pierwszej połowy wieku XIII pokazują, jak te grupy tworzą, chociażby, może nie, może bez przykładu, bo nie zdążę innych rzeczy, ale no, to są właśnie związane z ucieczką z domu, dołączenie do jakiejś grupy albo założenie takiej grupy, no, wokół pewnej charyzmatycznej postaci taka grupa powstaje, nie sformalizowana absolutnie, no i ten etap ostatni od połowy wieku XIII, no to te duże właśnie, czy domy, czy te większe wspólnoty, czy dzielnice wręcz, gdzie tych kobiet jest kilkaset, nawet ponad 1000 w kolonii Brugi, czy w Gandawie. I na koniec zostawiłem pojęcie beginki, która zaczęła funkcjonować, czy begarda także, no, w odniesieniu do tych właśnie osób postrzeganych z pogardą jako tych ekscentryków religijnych, z jednej strony jako właśnie no, dewotów czy dewotki, przykład dobrze znany z Szczepana z Burbą, opisujący tą sytuację no, właśnie trzech młodzieńców, którzy w trakcie burzy, no dwóch się naśmiewało, jeden się modlił. Tych dwóch, którzy się naśmiewali, no trafił piorun, zginęli, no ten, który się modlił do Boga, prosząc właśnie o ocalenie, no, przeżył. Inny problem to właśnie kwestia ubioru beginek i begardów, o czym mówimy, że to się z nim łączy, ta pewna ekscentryczność doświadczeń i zachowań religijnych, znaczy z płaczem, z takim właśnie hałaśliwym zachowaniem się, ale także ubiór, to co noszą i ten właśnie kaptur szeroki jest też bardzo się związany z tym jak są postrzegani. Problem beginek i beginek jako heretyków, to też trochę więcej tutaj przykładów podać i omawiać, jak to wygląda, jak to się rozwija, jak doszło do tego, że na początku wieku XIV, przepraszam, mamy właśnie to takie bardzo ścisłe powiązanie beginek, begardów, włączenie ich do listy tych właśnie ruchów heterodoksji religijnej, które najpierw na poziomie diecezji są ekskomunikowane, są nakłada się na kary kościelne, wyklucza się ich ze wspólnoty kościoła, natomiast potem są połączone już ewidentnie z sektą Wolnego Ducha, potępiono na Soborze Wien, co prowadzi, to znaczy trzeba prowadzić do ich zamykania. Przykład z Jana Taulera z Kazania, no też pokazuje to pojęcie begarda jako natręta, nowinkarza, no właśnie kogoś, kto się drwi, z kogo się kpi, z kogo się naśmiewa, kto budzi no, pewne na takie jakieś zażenowanie jego sposób zachowania. No i właśnie to, co wspomniałem, pierwszy taki systematyczny proces, jak to nazwać, heretyka, nie, próbuję z angielskiego na polski przełożyć, no ale właśnie wprowadzania beginek, begardów razem, wspólnie do tej grupy heretyków potępianych przez Kościół, no, wiąże się przede wszystkim z tymi grupami no właśnie świeckich, o tej ekstetycznej pobożności, którzy wędrują, którzy się przemieszczają. To nie są te stałe wspólnoty w domach osiedlonych, ale te, które gdzieś krążą właśnie, żebrząc tym wezwaniem Broch Duch Got, czy to właśnie noszą się barwane ubrania, jeszcze dyskutując na różne tematy teologiczne, czytając czy komentując Pismo Święte i dysputując taki argument o Trójcy Świętej. To często też jak w tych konstytucjach soborów wiem, się pojawia, to jest główny zarzut, że właśnie te wspólnoty mają odwagę dyskutować takie tajemnice, jak właśnie ta Trójcy Święty. Tak? I to też w tych protokołach beginek świeckich mamy takie fragmenty, które też ten wątek podnoszą. Konstytucja soborów wiem, to już zmierzam do końca.
To jest ten moment przełomowy faktycznie w dziejach ruchu Beginek i Begardów. No, tu ewidentnie Begardów połączono z Beginkami. To, co spotkało ten cały ostracyzm, który spotkał Begardów, większość z nich no właśnie prowadzi ten taki wędrowny tryb życia, spadł na te wspólnoty kobiece żyjące, no, bardzo często spokojnie, komu nie wadzące, nie będące podejrzewane o żadne jakieś błędy, o żadne związki z potępionymi wspólnotami heretyckimi, natomiast one no, dostały troszeczkę rikoszetem, czy bardzo rikoszetem wręcz, mówiąc w ten sposób, bo faktycznie te konstytucje zagroziły dalszemu funkcjonowaniu tych grup. I na sam koniec, no to jest już pewien efekt tego procesu postrzegania Beginek, Begardów, to mnie łącznie, jako groźnych czy heretyków, czy te wspólnoty, które się wymykają spod kontroli Kościoła, którym trzeba narzucić dyscyplinę Kościoła, to jest to szerszy proces, który zachodzi w tym czasie w Kościele Zachodnim. No to jest akurat przypadek podręcznika Bernarda Gui, 1322 rok. Natomiast odnosi się do sytuacji na południu Francji, do wspólnot Begardów, Beginek, no zwykle wspólnot tercjarskich, które no bardzo mocno popierały poglądy Jana Piotra Oliwii, potępione wcześniej i no z tego powodu też Bernard Gui, jego podręcznik, jego protokoły, jego księga wyroków pokazuje, w jaki sposób rozprawiano się z tymi, którzy tymi właśnie tercjarzami, którzy popierali i propagowali pisma Jana Piotra Oliwii. No i chyba będzie koniec. O, właśnie, zmierzam do konkluzji. Więc pozwolę sobie skonkludować takimi no rzeczami, o których mówiłem, ale tak, żeby zebrać w takich czterech punktach. Z badań, które są prowadzone w ostatnich latach, no widać wyraźnie, że to pojęcie Begina funkcjonowało przede wszystkim jako kategoria społeczno-religijna, ta najszersza, jaką mamy, odnoszona właśnie do kobiet, które starały się prowadzić, witam apostolika, żyć zgodnie z tymi ideałami ewangelicznymi, ale poza klasztorem, poza regułą zakonną. Beginka, także Begard, możemy tu dodać, to jest ta osoba, która w sposób ekspresyjny, ostentacyjny przeżywa swoje doświadczenia religijne, no właśnie te spazmy, płacz, różne formy ekstazy, co no, budzi, no, czy zażenowanie, czy spotyka się nieraz jakimś niezrozumieniem, pogardą. W stosunku do pierwszych mulieres religiose, Vigines Sancte, można przypuszczać, już tutaj myślę, że nie ma takich jednoznacznych jeszcze sformułowań, że to pojęcie pojawiło się już wtedy jako Beginka i miało charakter pogardliwy. Ja przypomnę, że Jacques de Vitry, który pisze o tych nowych nazwach nadawanych Beginkom, on ich nie podaje. On mówi, że są takie nazwy nadawane, ale nie podaje. No, możliwe, że właśnie Beginka w tym czasie była okuta i w taki sposób była odnoszona do Marii Zonie czy tych innych świątobliwych dziewic żyjących na terenie diecezji leodyjskiej. Przykład Dulceliny z nim, tej właśnie prowansalskiej Beginki, pokazuje no właśnie, że no ten sposób no pogardy i tej nazwy był przyjmowany z pokorą i sama Dulcelina świadoma tego no chciała być nazywana Beginką, no tutaj na wzór Matki Bożej. No i ten ostatni właśnie punkt, czyli to przejście z tego pojęcia związanego ściśle z tą formą życia religijnego, świeckich, poza wspólnotami klasztornymi, na poziom herezji, na poziom no, związany z tym konstruktem inkwizycyjnym, jakim było stworzenie sekty Wolnego Ducha, w której zwolennicy oddawali się mistycyzmowi, a zarazem no, kontestacji wobec władz kościelnych, bo skoro uważali, że jak się osiągnie stan doskonałości duchowej, no to już żadne prawa nie mają żadnego znaczenia, żadne sakramenty nie są potrzebne, no hulaj dusza, no, mówiąc już tak kolokwialnie, hulaj dusza piekła nie ma. I na tym pozwolę sobie skończyć. Przepraszam, że troszeczkę przedłużyłem. Bardzo przepraszam za to przedłużenie i za Państwa cierpliwość. Bardzo dziękuję za uwagę.